Jeżeli oglądasz ten film, to zakładam, że albo jesteś nowym graczem i chcesz wiedzieć, co w No Man's Sky można robić, albo jesteś graczem, który ma już kilkanaście godzin i albo się nudzisz, albo jesteś przytłoczony grą i nie wiesz, czym powinieneś się zająć. Nieważne, kim jesteś, bo w tym filmie pomogę ci ogarnąć No Man's Sky. Jeżeli jesteś nowy i dopiero co włączyłeś No Man's Sky, to polecam ci skupić się na misjach głównych, bo dzięki nim poznasz podstawy, otrzymasz wiele ciekawych schematów zupełnie za darmo oraz odblokujesz dostęp do kosmicznej anomalii. Na moim kanale jest już poradnik o tym, jak to osiągnąć i jak dobrze zacząć grę, więc jeśli cię to ciekawi, to link znajdziesz tu na górze oraz w opisie. A teraz lecimy dalej z tematem. No Man's Sky jest ogromną grą, która daje graczom pełną swobodę w wyborze tego, co chcą robić, ale na początku twojej drogi przez galaktykę nawet nie masz pojęcia o istnieniu wielu aktywności, które można wykonywać. Dlatego przygotowałem długą listę różnych rzeczy do roboty w No Man's Sky i nieważne, czy jesteś graczem przytłoczonym czy znudzonym, na pewno znajdziesz tutaj coś dla siebie. Zdobądź i rozbuduj frachtowiec. Frachtowiec to ogromny statek, który może ci posłużyć jako mobilna baza. Wewnątrz możesz trzymać wszystkie swoje statki i zbudować różne pomieszczenia, jak na przykład komora teleportacyjna, pomieszczenia rafinatorów, komory do uprawy roślin, czy sala dowodzenia fregatami. Frachtowiec ma sporo zastosowań i jego zdobycie jest bardzo ważne. A jak go zdobyć? Czasami, gdy wskoczysz do nowego układu, może się pojawić event ataku piratów na frachtowiec. Gdy pokonasz piratów i nie masz jeszcze frachtowca, to ten uratowany otrzymasz za darmo. Jeśli masz już frachtowiec, to ten uratowany będziesz mógł kupić, a dokładniej mówiąc wymienić za obecnie posiadany. Zdobądź fregaty. Fregaty to statki mniejsze od frachtowców, ale większe od twojego statku. Fregaty można wysyłać na specjalne misje, na przykład handlowe, eksploracyjne czy bojowe. Za zaliczanie takich misji otrzymasz wiele różnych przedmiotów lub surowców, na przykład technologie, cenne artefakty, nanity albo kasę. Żeby zdobyć fregatę, zbliż się do obcego frachtowca, obok którego latają fregaty i wypatruj takiego zielonego symbolu. Jeżeli zbliżysz się wystarczająco blisko, kapitan fregaty nawiąże z tobą kontakt i zaproponuje swoje usługi w zamian za odrobinę kasy. Maksymalnie można mieć 30 fregat i nie martw się, jeżeli znajdujesz tylko klasę C, bo fregaty zwiększają swoją klasę przez wykonywanie zadań. Utwórz eskadrę. Eskadra to taka twoja drużyna, która pomoże ci na przykład w walce z piratami. Żeby ją utworzyć, najpierw musisz mieć frachtowiec, a następnie podejdź do terminala Zarządzaj flotą na mostku. Teraz wybierz Zarządzaj eskadrą i za nanity wykup miejsce dla pilota. Pierwszy slot kosztuje 800 nanitów, drugi 3500, trzeci 7500, a ostatni 10 tysięcy. Gdy będziesz miał przynajmniej jeden slot, udaj się na stację kosmiczną albo do posterunku handlowego i poczekaj, aż jakiś statek sobie wyląduje. Następnie podejdź do pilota i zaproś go do eskadry. Od teraz przybędzie na każde twoje wezwanie. Szukaj nowych statków. Planety pełne są rozbitych statków, które można naprawić i sobie zabrać, albo je sprzedać. Jest to dobry sposób na szybkie zarobienie dużej ilości kasy, szczególnie jak trafią ci się statki klasy A albo S, a takich najlepiej szukać w bogatych układach. Zbuduj własny statek. Od najnowszej aktualizacji możesz zbudować sobie swój własny statek z unikalnym wyglądem. Żeby to zrobić, najpierw trzeba zdobyć części statku, które otrzymasz ze znalezionych wcześniej statków na planetach. W taki sposób możesz zbudować sobie myśliwiec, odkrywcę lub transportowiec. Znajdź statek strażników. Jest to kolejny typ statku, który możesz zdobyć, ale o tym opowiadałem szczegółowo w jednym z poprzednich filmów. Link znajdziesz tu na górze i w opisie. Stwórz żywy statek. Jakby ci mało było statków, to jeszcze możesz sobie zdobyć kolejny typ statku. Żeby zdobyć żywy statek, musisz najpierw kupić jajo próżniowe u handlarza żywym srebrem na kosmicznej anomalii. Jajo kosztuje sporo, bo aż 3200 żywego srebra. Gdy kupisz jajo, wskocz do statku, wyleć z anomalii, uruchom silnik pulsacyjny i leć tak, aż napotkasz dziwny statek. Wtedy odblokujesz sobie zadanie związane z żywym statkiem i po prostu wykonuj je krok po kroku. Zdobądź żywe srebro. Żywe srebro to jedna z walut, którą możesz zdobyć wykonując zadanie Nexusa w kosmicznej anomalii. Codziennie możesz wykonać 3 misje, z których dostaniesz 400 żywego srebra, a raz w weekend dostępne jest specjalne zadanie, za które dostaniesz 1800 żywego srebra. Za żywe srebro możesz kupić sobie części do budowy bazy, gesty, skórki postaci i inne kosmetyczne elementy. Te zadania można robić samemu, jak i z innymi graczami.
Wykonuj misję dla frakcji. W grze istnieje 7 frakcji. 3 z nich to cywilizacje, Gekowie, Wykeni i Korwaksi. Kolejne 3 to gildie, handlowców, najemników i odkrywców. A ostatnia frakcja to po prostu bandyci. Na każdej stacji kosmicznej znajdziesz brokera misji, u którego dostaniesz misję dla jednej cywilizacji, tej, która kontroluje dany układ, oraz misję dla gildii. Żeby dostać misję od pozostałych cywilizacji, musisz po prostu udać się do innego układu. Natomiast, żeby dostać misję od bandytów, musisz dostać się do układu wyjętego spod prawa, oznaczonego czaszką. Za wykonanie misji możesz otrzymać kasę, cenne surowce lub towary na sprzedaż, albo moduły rozszerzające miejsce w kombinezonie lub w statkach. Zdobądź najwyższą rangę u każdej cywilizacji i frakcji. Zadanie dość czasochłonne, bo do jego wykonania potrzeba zaliczyć wiele różnych aktywności. Na przykład, żeby zdobyć najwyższą rangę u Wykenów, musisz zniszczyć jednostki kroczące strażników, poznawać słowa tej rasy, czy zaliczać dla nich misje. Natomiast dla gildii najemników musisz na przykład zabijać piratów, niszczyć strażników i likwidować aberracje, czyli takie paskudy, które wychodzą z podziemi po zniszczeniu ich jaj. Im wyższa będzie twoja ranga u danej grupy, tym ciekawszy dostaniesz misję, otrzymasz lepsze nagrody lub zniżki na zakupy. Ukończ kamienie milowe. Kamienie milowe to twoje własne osiągnięcia w No Man's Sky. Dzielą się na eksplorację oraz przetrwanie. Żeby osiągnąć najwyższy poziom, musisz na przykład odkrywać nowe układy, uczyć się słów, niszczyć piratów, zarabiać kasę, czy chodzić na piechotę po planetach. Rób ekspedycje, gdy tylko się pojawią. Ekspedycje to specjalne tryby gry, które raz na kilka miesięcy są dostępne w grze. Ekspedycje rozpoczyna się na nowym zapisie, od zera, a za wykonanie wszystkich celów otrzymasz wyjątkowe nagrody. Za 12 ekspedycję można było otrzymać taki statek i takie multinarzędzie. Zostań piratem. Jak wspomniałem wcześniej, w grze jest frakcja banici i możesz zostać piratem i napadać na frachtowce, przemycać wątpliwej legalności towary i wykonywać misje dla zarządcy łowców nagród na zbuntowanej stacji kosmicznej. Zostań stróżem prawa. Szukaj i napadaj na piratów i pirackie frachtowce, które czasami można spotkać w układach. Aktywuje ci się wtedy zadanie na powstrzymanie ataku pirackiego frachtowca na frachtowiec cywilny. Najpierw rozwal mu napęd warp, żeby nie uciekł, a potem zajmij się zniszczeniem generatorów tarcz. Jeśli wygrasz, to możesz przejąć frachtowiec piratów albo go zniszczyć. Ulepsz multinarzędzie. W grze znajduje się kilka rodzajów multinarzędzi, które dają inne bonusy. Kupuj ulepszenie na stacjach kosmicznych lub od piratów. Ulepsz skaner w multinarzędziu, co zwiększy ilość zdobywanej kasy za skanowanie. Skanuj wszystko na planetach. Za skanowanie roślin i minerałów otrzymasz kasę, a za skanowanie zwierząt, oprócz kasy, otrzymasz też sporo nanitów, jeżeli zeskanujesz każdy gatunek zwierzęcia na planecie. Dość opłacalny sposób na nanity, ale szukanie zwierząt podziemnych może być bardzo długie i męczące. Rozbuduj swój kombinezon. W każdej odwiedzonej stacji kosmicznej znajduje się miejsce, gdzie za kasę można sobie raz zwiększyć pojemność kombinezonu. Oprócz tego na planetach można znaleźć kapsuły desantowe, w których również można sobie ulepszyć kombinezon. Kartograf sprzedaje mapy prowadzące do tych kapsuł. Pojemność kombinezonu można też zwiększyć używając takich modułów, które można otrzymać na przykład z misji od brokerów. Rozbuduj statek i frachtowiec. Tak samo jak kombinezon, można też zwiększyć pojemność statku lub frachtowca, żeby pomieścić w nich więcej technologii i surowców. Żeby zwiększyć pojemność statku, można kupić nowe sloty na stacji kosmicznej albo użyć modułów, jak w przypadku kombinezonu. Zwiększenie pojemności frachtowca jest możliwe tylko przez moduły. Zdobądź wszystkie pojazdy i je ulepsz. W grze oprócz statków, fregat i frachtowców masz również możliwość zdobycia pojazdów, którymi można poruszać się po lądzie, na wodzie i pod wodą. Schematy do nich otrzymasz wykonując misje główne i dodatkowe, ale można je również nabyć w kosmicznej anomalii. Do dyspozycji masz wędrowca, czyli zwykły pojazd, nomada, pojazd zdolny do podróżowania po wodzie, kolosa, który ma największy magazyn ze wszystkich pojazdów, pielgrzyma, bardzo szybki pojazd, nautilona, czyli łódź podwodną, oraz Minotaura, bojowy kombinezon, który można ulepszyć tak, że porusza się niezależnie od gracza i walczy z nim ramię w ramię. Zbuduj podwodną bazę. W No Man's Sky możesz zbudować sobie podwodną bazę jak w Subnautice, ale nie będziesz musiał się obawiać Reaperów czy innych morskich potworów. Zbuduj bazę na orbicie. No nie na takiej prawdziwej orbicie, ale możesz zbudować bazę bardzo wysoko nad ziemią. Jak to zrobić? Zbuduj jedną podłogę, a następnie buduj ściany w górę aż do osiągnięcia maksymalnej wysokości, albo aż ci się znudzi. I zbuduj coś na kształt stacji orbitalnej.
zbuduj własną wioskę. To akurat jest związane z zadaniem dodatkowym i nie budujesz tu wioski od zera, a po prostu znajdujesz wioskę i stajesz się jej nadzorcą. Żeby taką znaleźć, możesz udać się do kartografa i kupić od niego mapę osady. Teraz udaj się do podanej lokalizacji, przejmij osadę i stań się jej szefem, chroń ją, spełniaj zachcianki osadników i buduj budynki, które ci zlecą. Załóż farmę wszystkich roślin. Żeby to zrobić, możesz albo znaleźć odpowiednie planety i na ich powierzchni zasiać rośliny, które mogą rosnąć bez problemu w warunkach panujących na planecie, albo możesz też zbudować gigantyczną farmę wewnątrz bazy. Ja niektóre rośliny posadziłem wewnątrz, ale większość mam posianych na odpowiednich planetach. Roślinki można potem przetwarzać na jakieś surowce albo użyć do kraftowania niektórych przedmiotów. Zbuduj kopalnię wszystkich surowców. Używając skanera, możesz ustawić go na poszukiwanie minerałów lub gazów. W ten sposób możesz zlokalizować każdy surowiec i gaz i wybudować tam ekstraktor gazu lub minerałów. Schematy na te maszyny można kupić w kosmicznej anomalii. Odkryj wszystkie cenne produkty i wytwarzaj je, by zarobić kasę. Na kosmicznej anomalii w jednym z terminali możesz kupić schematy na produkty handlowe. Najdroższe sprzedasz za około 15 milionów za sztukę, ale do ich wytworzenia potrzeba wiele różnych roślin, minerałów i gazów. Ten sposób na zarabianie jest dość długi i o wiele szybciej jest znaleźć rozbity statek na planecie i go sprzedać, ale czemu by nie spróbować również tego sposobu na zarabianie? Ja mam kopalnię i farmę wszystkich potrzebnych materiałów, więc wystarczy, że zbiorę wszystko, co mi potrzebne i mogę bardzo szybko zarobić bardzo dużo kasy. Wykup wszystkie technologie i schematy w kosmicznej anomalii. Wydasz na to na pewno dużo nanitów i danych, ale większość z tych technologii i schematów bardzo się przyda. Używaj map do poszukiwań ciekawych obiektów i budynków. Kartograf na stacji kosmicznej sprzedaje kilka różnych map, które doprowadzą cię do starożytnych artefaktów, rozbitych statków, opuszczonych fabryk i wielu innych interesujących obiektów. Naucz się wszystkich języków. Gdy zaczynasz grę, nie rozumiesz, co do ciebie mówią spotykane istoty, więc musisz się nauczyć ich słów. Żeby nauczyć się słów języka geków, wykenów i korwaksów, możesz szukać i aktywować takie obiekty, albo możesz też prosić spotkane istoty, żeby nauczyły cię jednego słowa. Oprócz tego jest jeszcze jeden język, język Atlasa, a słowa poznasz odwiedzając stację Atlasa i podchodząc do takich świecących światełek. Jak nie wiesz, jak znaleźć stację Atlas, to obejrzyj mój film o portalach, link w opisie. Eksploruj świat w poszukiwaniu błędów. Nie chodzi mi o błędy w grze, ale o planety, które zawierają błędy takie jak te. Możesz je zebrać, a następnie wykorzystać jako dekoracje w swojej bazie. Zdobądź zwierzęta. W No Man's Sky możesz oswoić chyba każde zwierzę, które będzie co jakiś czas dawało ci jajka, z których mogą się wykluć nowe zwierzątka. Otrzymasz też różne surowce jako pożywienie, a także dla większości zwierzątek można jeździć lub latać. Modyfikuj jaja. Te jaja, o których mówiłem przed chwilą, możesz zmodyfikować na kosmicznej anomalii i sprawić, że wykluje się z nich wyjątkowy kolorystycznie stworek. Zostań kosmicznym kucharzem. W No Man's Sky znajdziesz mnóstwo jadalnych składników, z których ugotujesz pyszne i bardzo drogie potrawy. Formuł jest naprawdę bardzo dużo, więc będzie co robić. Zbuduj handlową sieć teleportów. W posterunkach handlowych na planetach i stacjach kosmicznych możesz kupować towary handlowe, które następnie możesz sprzedawać w odpowiednim układzie i zarobić na tym bardzo dużo kasy. Jak to zrobić, opowiadałem w filmie poświęconym zarabianiu w No Man's Sky, więc oczywiście link na górze i w opisie. Ulepsz hipernapęd, żeby podróżować bez ograniczeń. Podstawowy hipernapęd, którego używasz do podróży międzygwiezdnych, może wykonywać skok tylko do żółtych gwiazd. Żeby podróżować do pozostałych, musisz mieć stworzone odpowiednie ulepszenie. Napęd kadmowy da ci dostęp do czerwonych gwiazd. Napęd emerylowy da dostęp do zielonych gwiazd, a ostatni napęd indowy pozwoli na podróżowanie do gwiazd niebieskich. Schematy na te ulepszenia kupisz w kosmicznej anomalii. Walcz ze strażnikami aż do pokonania ostatniej fali. Gdy zaatakujesz strażników i pokonasz wszystkie 5 fal, co może nie być łatwe bez dobrej broni, na jakiś czas wyłączysz strażników na całej planecie, co pozwoli ci bez ograniczeń polować na zwierzaki, wykopywać surowce lub zbierać strefy gravitin, których zebranie powoduje natychmiastowy atak strażników. Oprócz tego dostaniesz lokalizację filara strażników, gdzie znajdziesz multinarzędzie.
Znajdź najdoskonalszą planetę i zbuduj tam dom. W No Man's Sky najczęściej będziesz spotykać planety toksyczne, mroźne, napromieniowane, martwe, ale masz też szansę znaleźć rajską planetę, na której będzie wyjątkowo spokojnie i bezpiecznie. Spróbuj znaleźć taką planetę z jak największym ilorazem rajskości i zbuduj tam swój nowy dom. Zarob swój pierwszy miliard kasy, 100 tysięcy nanitów i 10 tysięcy żywego srebra. Wykonuj misje dodatkowe. Warto je robić, bo w nagrodę możesz otrzymać wyjątkowe schematy, skórki postaci lub statki. Wykonuj zadania główne, żeby poznać fabułę i dotrzeć do nowego początku. I na koniec dotrzyj do centrum galaktyki i pójdź dalej. To już wszystko, co chciałem przekazać w tym materiale. Jeżeli masz jakieś pomysły, co można robić w No Man's Sky, to śmiało pisz o tym w komentarzu. A jeśli chcesz, żebym dla Ciebie zrobił poradnik na dowolny temat z tej lub innej gry, to również daj mi znać w komentarzu. A teraz już się żegnam i powodzenia w odkrywaniu kosmosu. Cześć!